Dzisiaj podczas konferencji Specjalne strefy ekonomiczne dla szkolnictwa branżowego w Wałbrzychu zarządy specjalnych stref ekonomicznych w Polsce podjęły decyzję o przekazaniu swojego poparcia dla założeń nowej polityki oświatowej w zakresie szkolnictwa zawodowego. Jesteśmy przekonani, że wykształcenie młodzieży oraz poszerzenie kompetencji przyszłych pracowników jest istotnym czynnikiem wpływającym na atrakcyjność innowacyjną naszego kraju. W tym zakresie pragniemy wesprzeć działania Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz deklarujemy pomoc w pracach dążących do zwiększenia udziału pracodawców w procesie kształcenia. My tę deklarację nazywamy deklaracją wałbrzyską. Ona będzie ważna, jest ważna z wielu powodów. Będziemy ją przede wszystkim multiplikować, rozmnażać. Będziemy prosić poszczególne spółki, stowarzyszenia, organizacje pracodawców do tego, żeby dołączali i podpisywali deklarację wałbrzyską. To po prostu nic innego jak budowanie finansowego klimatu dla wspierania szkolnictwa zawodowego. Nie ukrywamy, że następnych kilka miesięcy to analiza subwencji oświatowej. Tu właśnie w Wałbrzychu 24 czerwca 2016 roku razem z premierem Morawieckim pokazywaliśmy kierunki działań, jeżeli mówimy o rozwoju branżowego szkolnictwa, i mówiliśmy wyraźnie, że będziemy uzależniać subwencję oświatową od zawodu, tak, aby wspierać te zawody i to kształcenie, które jest związane z rynkiem pracy. Mamy 52 nowe podstawy programowe do zawodów napisane z pracodawcami. Wcześniej to były lata, dzisiaj to 2 miesiące. Działa branżowa linia, którą deklarowaliśmy właśnie tutaj w Wałbrzychu. To znaczy, że wspólnie ministerstwa pracują, by jak najszybciej uruchomić podstawę programową, by wychodzić naprzeciwko pracodawcom. Chcę również zadeklarować, że oprócz analizy subwencji oświatowej, tak żeby pokazać Państwu nową, myślę, przed wakacjami na 2018 rok, również będziemy budować doskonalenie zawodowe nauczycieli, też we współpracy z klastrami edukacyjnymi specjalnych stref ekonomicznych. Wyrażając nadzieję, że tylko współpraca z pracodawcami może służyć rozwojowi Polski, rozwojowi przedsiębiorców, cieszę się, że ta deklaracja została podpisana. W wypadku strefy wałbrzyskiej to jest no już 100 podmiotów, które uczestniczy w tego rodzaju działaniach. Będziemy się opierać czy brać przykład między innymi, bo to nie jest jedyne zadanie, czy to nie jest jedyny pomysł na praktyczną naukę zawodu i system dualny. On będzie bardzo różnorodny i po pierwsze praca uczniów na miejscu pracy, niekoniecznie w szkolnym warsztacie, egzaminowanie w miejscu pracy, dofinansowywanie i dokształcanie nauczycieli od stażów, nawet zagranicznych, takie są deklaracje między innymi Mercedesa, po rzeczywiście sięganie po korpus fachowców, o tym też mówiliśmy. Od września 2017 roku kuratorzy razem z dyrektorami szkół będą miały w dyspozycji chętnych, emerytowanych nauczycieli zawodu, którzy to będą wspierać również specjalne strefy ekonomiczne, ale przedsiębiorców szerzej. Czyli uczenie się w miejscu pracy najkrócej, można to w ten sposób zdefiniować. Ja jestem gotowa na spotkanie z każdym, jestem do dyspozycji, zapraszam serdecznie do Ministerstwa Edukacji, zapraszam wszystkich do dyskusji. Prawo oświatowe stało się
faktem w tej chwili wdrażamy prawo oświatowe. Nie jesteśmy z rodzicami, jesteśmy z nauczycielami, z dyrektorami. Przypomnę Państwu, że dbamy o samorządy. Samorządy mają pieniądze, 1,5 miliarda złotych na 6-latka uczącego się w przedszkolu, choć jest to zadanie własne gminy. Mają dodatkowych 480 milionów dodanych do subwencji oświatowej na waloryzację. Mają 900 milionów na przekształcenie. Mają 129 milionów, to już nie samorządy, ale wydawcy, na podręczniki i prawie 170 milionów w rezerwie budżetowej właśnie na dostosowanie. Przypominam, w szkołach podstawowych nie dzieje się nic, dzieci zostają w szkołach podstawowych, w zespołach szkół podstawowych i gimnazjalnych zmienia się szyld, liceum, szkoła zawodowa, branżowa szkoła, technikum zwyczajnie czeka, niecierpliwie czeka do 2019 roku, a samodzielne gimnazja, proszę Państwa, przekształcają się na szkoły podstawowe, najczęściej zostaje dyrektor i nauczyciele, w dużych miastach przekształcają się w licea ogólnokształcące, w branżowe szkoły i w technika.